czytam książki. Witajcie w czytaniu książek. Mam dzisiaj książkę, która mi się zawieruszyła. Mianowicie książkę z wydawnictwa Rebis, z którego dostałem również paczkę książek. I wiedziałem, że nie mam ich wszystkich, nie przeczytałem, ale nie mogłem znaleźć. No i znalazłem. Była na widoku. A chcę wam przeczytać, dlatego że jest chyba bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach. Sam tytuł, Dzienniki Wdzięczności, mówi za siebie. Podtytuł, jak jeden rok pozytywnego myślenia może zmienić twoje życie. To bestseller. Napisała go Janice Kaplan. Tej książki nie da się czytać wyrywkowo. Zaczynam więc od przedmowy. Zważywszy na to, że zajęłam się nowym projektem i zaczęłam pisać o wdzięczności, tego wczesnego kwietniowego poranka powinnam się była obudzić pod bezchmurnym niebem, słuchając świergotu ptaków i zgromadzonych w salonie przyjaciół śpiewających „Przyjdź do nas, Panie”. Ale niestety nie było tak dobrze. Próbowałam jednak dostrzec w tym wszystkim promyk słońca. Na początek moje stare Volvo odmówiło posłuszeństwa i nie odpaliło, a kable rozruchowe do akumulatora na niewiele się zdały. Sytuację uratował sąsiad, który podwiózł mnie na stację kolejową odległą o 20 minut jazdy samochodem. Dotarłam do miasta. Lało i wiało, a gdy szłam chodnikiem, pędzący autobus wjechał akurat w wielką kałużę i od stóp do głów ochlapał mnie błotem. Fuj, wrzasnęłam, chociaż powinnam się posłużyć nieco barwniejszym językiem. Kilku przechodniów zagęgało coś ze współczuciem, a ja zmierzałam na ważne spotkanie, wyglądając jak finalistka Toadmother, ekstremalnego biegu z przeszkodami. Mój ulubiony sklep z ubraniami, J.Crew, na szczęście był kilka przecznic dalej, więc popędziłam tam co sił, kupiłam spódnicę z nadrukiem i przebrałam się w przymierzalni. Dotarłam na miejsce punktualnie. Dyrektor, z którym się spotkałam, miał sztuczną opaleniznę i tonę lakieru na głowie. Przez całą rozmowę pisał SMS-y i raczył na mnie spojrzeć dopiero pod koniec spotkania. Hej, wyglądasz seksownie w tej spódnicy, powiedział. Ponieważ przyszłam do niego, żeby zareklamować swój projekt, a nie na randkę z potencjalnym partnerem z serwisu Match.com, powinnam wpaść w furię. Ale zamiast tego tylko się roześmiałam i pomyślałam sobie, że przynajmniej uniknę współpracy z facetem, który wydaje na produkty do pielęgnacji włosów więcej niż ja. Potem wybrałam się na kawę z moją najlepszą przyjaciółką Susan, którą poznałam na obozie letnim, gdy miałam 8 lat. Susan jest niezwykle lojalna, zażarcie krytyczna i bezlitośnie szczera. Pewnie jesteś przygnębiona, stwierdziła, gdy w skrócie opisałam jej swój dzień. Nieszczególnie. Próbuję myśleć pozytywnie. Jak możesz zachowywać pogodę ducha, gdy wysiadł ci samochód? Wzięłam głęboki oddech, a jednak mogłam. Samochód ma już 14 lat i 150 tysięcy mil na liczniku. Nie spodziewałam się, że tak długo pociągnie. Najważniejsze, że mam miłego sąsiada, który zaoferował pomoc. Pewnie to akurat było dobre, przyznała Susan. A co z tym, że zmokłaś i ochlapał cię autobus? Spójrz na zabawną stronę tej sytuacji. Ten dureń dyrektor pochwalił moją spódnicę. A poza tym uważam się za szczęściarę, bo mogłam sobie kupić nowe ubranie, nie musząc napadać na bank. Susan wrzuciła do kawy dwa słodziki i z furią zamieszała. Przez lata wysłuchiwała moich biadoleń na temat braku pieniędzy, więc moja wdzięczność za to, co mam, stanowiła zaskakującą odmianę.
Jestem twoją najlepszą przyjaciółką. Możesz psioczyć i narzekać, ile tylko chcesz. Nie mam ochoty narzekać, powiedziałam, zadziwiając samą siebie nie mniej niż ją. Nie jestem w stanie zmienić tego, co się stało, ale za to mogę zmienić sposób myślenia i to sprawia mi ogromną przyjemność. Susan upiła duży łyk kawy. Moja przyjaciółka jest niezwykle ambitna, energiczna, ciężko pracuje i dużo od siebie wymaga. Chociaż odnosi ogromne sukcesy zawodowe, często jest zestresowana, przytłoczona, a czasem nawet wpada w depresję. Podobnie jak my wszyscy, jest tak bardzo skupiona na tym, czego chce, że zapomina cieszyć się tym, co ma. Martwiłam się, że mój dobry nastrój może ją rozdrażnić, ale Susan tylko podniosła brwi. Jeśli to jest właśnie ta cała wdzięczność, nad którą teraz pracujesz, to myślę, że może mi się przydać. Co mam robić? Nadszedł czas, bym podzieliła się z nią swoim sekretem. Na serwetce napisałam nagłówek. 3 rzeczy, za które jestem dzisiaj wdzięczna. Potem przesunęłam serwetkę w stronę Susan i podałam jej długopis. Wymień je. Susan przez dłuższą chwilę wpatrywała się w serwetkę, a potem ją wzięła, przekreśliła 3 rzeczy i zamieniła na 1 rzecz. A więc zacznijmy od czegoś prostego, powiedziała. Zrobiłam to samo kilka miesięcy temu, zatem wiedziałam, że zapisanie dziennie jednej rzeczy, za którą odczuwamy wdzięczność, może zmienić nasze nastawienie do wszystkiego. Piękny zachód słońca, uścisk przyjaciela, pierwszy zwiastun wiosny. Tylko jedna rzecz. Któż nie potrafiłby jej wskazać? To była przedmowa, a teraz przeczytam wam fragment rozdziału 1 zatytułowanego Nie chcę być niewdzięcznicą. Ale najpierw myśl. Jestem wdzięczna za to, że rozpoczynam nowy rok z pozytywnym nastawieniem. Cieszę się, bo dowiedziałam się, że wdzięczność może zmniejszyć stres, poprawić jakość snu i uczynić mnie szczęśliwszą. Jestem szczęściarą, bo mam swój specjalny dziennik, w którym będę zapisywać tylko pozytywne i dobre myśli. Moje pragnienie życia z wdzięcznością pojawiło się w Sylwestra. Kilka minut przed północą, kiedy stałam na przyjęciu ze sztucznym uśmiechem przyklejonym do twarzy i ściskałam kurczowo kieliszek szampana. Wiedziałam, że powinnam liczyć dobrodziejstwa, których doznałam, ale zamiast nich liczyłam tylko minuty pozostałe do wyjścia. Stopy mnie bolały w wyjątkowo wysokich szpilkach, a w głowie pulsowało od głośnej muzyki, która ryczała przez całą noc. Byłam ubrana w trochę zbyt ciasną, małą, czarną i nie mogłam się doczekać, kiedy wreszcie się pozbędę majtek wyszczuplających. Z telewizora stojącego w kącie dobiegały dźwięki programu sylwestrowego New Year's Rockin' Eve, więc widziałam ludzi hulających w Kalifornii, wiwatujących w Waszyngtonie i rozkrzyczanych w Bostonie. Zastanawiałam się, czy wszyscy w tym kraju bawią się lepiej ode mnie? A może po prostu lepiej udają. W Nowym Jorku na Times Square zgromadził się jakiś milion imprezowiczów i wydał z piersi potężny ryk, gdy kula zaczęła opadać. Ponieważ na dworze było prawie minus 7 stopni, a oni przez cały dzień stali ściśnięci jak sardynki w puszce bez dostępu do toalety, zrozumiałam, dlaczego tak żarliwie wyczekują północy. Dźwięk dzwonków obwieszczających nadejście nowego roku na pewno zostanie tu powitany z wielką ulgą i to z różnych powodów. Kula opadła, lampki LED-owe oznajmiły nową datę, a towarzyszyły im dźwięki klaksonów samochodów i opadające konfetti. Szczęśliwego nowego roku. Ron, mój mąż, obdarzył mnie krótkim, namiętnym pocałunkiem, a potem stuknęliśmy się kieliszkami.
Teraz, kiedy oczekiwanie dobiegło końca, nikt tak naprawdę nie wiedział, co dalej. Telewizja odtwarzała kadry przedstawiające opadającą kulę, jakby było to co najmniej lądowanie na Księżycu albo finał Super Bowl. Stałam przy barze i obserwowałam kobietę, która nalewała sobie kolejny kieliszek szampana. Miała rozmazany makijaż, a po jej policzkach spływały łzy. Wszystko w porządku? Zapytałam. Nie, odpowiedziała. Nienawidzę Sylwestra. Po co udawać, że wszystko się zmieni tylko dlatego, że opadła kula? Północ nie sprawi, że zgubię kryształowy pantofelek, żeby potem zamienić się w księżniczkę. Postanowiłam nie wdawać się w dyskusję o losach Kopciuszka o północy, kiedy to gubi pantofelek i przestaje być księżniczką, i szybko się oddaliłam. Ale pytanie tej kobiety unosiło się w powietrzu. Co może się zmienić w sylwestrową noc? Celebrujemy ją, mając wielkie nadzieje i szalone oczekiwania. Być może dlatego wielu z nas czuje się tak niekomfortowo. Majtki wyszczuplające w tej sytuacji również nie pomagają. Kobieta miała jednak rację, że życie nie poprawi się tylko dlatego, że zmieniła się data w kalendarzu. Obiektywnie rzecz biorąc, wiedziałam, że moje życie jest dobre. Miałam dwóch wspaniałych synów i przystojnego męża, interesującą pracę oraz przyjaciół. Ale podobnie jak wielu ludzi, często skupiałam się na negatywnych aspektach życia, zamiast cieszyć się jego przyjemnościami. Ostatnie 12 miesięcy były wręcz doskonałe, ale z drugiej strony nie wydarzyło się nic na tyle ekscytującego, abym nabrała ochoty, by włożyć śmieszny kapelusik i tańczyć na ulicy. Próbowałam wyobrazić sobie siebie dokładnie za rok. Co mogłoby uczynić mnie szczęśliwszą, gdy następnym razem opadnie noworoczna kula? Mogłabym na przykład wygrać na loterii, przeprowadzić się na Hawaje albo napisać bestseller. Ale czy to faktycznie zadziała? Już niemal słyszałam, jak narzekam, że musiałam zapłacić ogromny podatek od wygranej, że słońce na Maui zbyt mocno grzeje i że szósta pozycja mojej książki w rankingu New York Timesa to za mało. Jeśli nadchodzący rok będzie podobny do innych, to wydarzą się w nim zarówno dobre rzeczy, jak i te mniej pozytywne. Ostatnio nadzorowałam duży ogólnokrajowy sondaż na temat wdzięczności i występowałam w programie telewizyjnym Today, by o nim opowiedzieć. Sondaż skłonił mnie do myślenia, więc zaczęłam prowadzić badania na temat postaw pozytywnych. Wiedziałam zatem, że moje odczucia w stosunku do nadchodzących 12 miesięcy będą miały prawdopodobnie mniej wspólnego z tym, co się wydarzy, a więcej z moim nastrojem i nastawieniem do tego, co przyniesie kolejny dzień. To nie okoliczności miały znaczenie, ale to, jak na nie zareaguję. Mogłam pasywnie czekać na jakieś cudowne wydarzenia, a i tak na pewno dopatrzyłabym się w nich czegoś złego. Albo mogłam akceptować to, co mnie spotyka, i spróbować trochę bardziej to doceniać. Poszłam po płaszcz i zobaczyłam, że kobieta, która nie była Kopciuszkiem, też się ubiera. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla pani szczęśliwy, powiedziałam. Nie będzie, odparła. Może mogłaby pani uczynić go lepszym. A tak przy okazji, naprawdę piękny płaszcz, dodałam, gdy wkładała brązowy kożuszek. Jest stary, chciałabym kupić sobie nowy. Pani płaszcz jest ładniejszy. Mogłam zacząć udowadniać, że mój jest równie stary i na dodatek ma plamę na rękawie, ale się powstrzymałam. Czyż właśnie nie postanowiłam czegoś na temat pozytywnego nastroju i nastawienia? Płaszcz stał się nagle symbolem całego mojego życia. Jeśli taki właśnie był, powinna być za niego wdzięczna. Nie zamierzałam przecież być niewdzięcznicą.
Jest ciepły i wygodny, powiedziałam, wkładając ręce do kieszeni. Oj, natrafiłam palcem na dziurę. Ale żadne dziury, plamy ani postrzępione rąbki nie były już w stanie mnie powstrzymać. Skoro zaplanowałam, że 1 stycznia za rok będę szczęśliwsza, musiałam zacząć pracować nad swoją postawą już teraz. Następnego dnia obudziłam się wcześniej. Wcześniej niż zamierzałam. Łagodne światło zimowego poranka przesączało się przez plisowane rolety w oknie naszego apartamentu w centrum Manhattanu. Po latach mieszkania na przedmieściach niedawno przeprowadziliśmy się do miasta i uwielbiałam te ogromne, szerokie okna z widokiem na rzekę. Moi dorośli synowie żartowali, że znaleźliśmy jedyną część miasta, która wygląda jak przedmieście. W prognozie pogody zapowiadano nadchodzącą zamieć śnieżną, a już i tak było śnieżnie i mroźnie. Ale powstrzymałam się od narzekania i zaczęłam się cieszyć słabymi promieniami słońca przebijającymi się przez stalowo-szare chmury. Usłyszałam brzęk naczyń, szybko włożyłam dżinsy i t-shirt i popędziłam do kuchni, gdzie Ron przygotowywał śniadanie. Tego ranka byliśmy tylko we dwoje, ale ilość produktów rozłożonych na blacie wystarczyłaby, żeby nakarmić całą ekipę epickiego filmu Jamesa Camerona. Pocałowałam lekko męża i przywitałam się z nim. Myślisz, że jestem niewdzięczna? Zapytałam. Nie musisz być wdzięczna za francuskie tosty, odpowiedział, przewracając ten, który właśnie bulgotał. Lubię je przyrządzać. Mam na myśli coś ważniejszego niż śniadanie. Sądzisz, że doceniam życie? Och, życie. Ron spojrzał na patelnię, jakby chciał, żebym wysmażyła mu odrobinę jakiejś prostej mądrości. Chyba nie doceniasz tego, co masz, tak bardzo, jak powinnaś. Przywiązujesz większą wagę do tego, co złe, niż do tego, co dobre. Zamierzam od teraz być bardziej wdzięczna. Oznajmiłam. To mój plan na ten rok. Myślę, że dzięki temu będę szczęśliwsza. A może nawet oboje będziemy szczęśliwsi. Warto spróbować. Odparł Ron. I o to chodziło. Decyzja podjęta. Teraz zobaczymy, co będzie dalej. Ron odłożył szpatułkę i odrobina gorącego tłuszczu skapnęła na blat. Zaczęłam coś mówić, ale szybko ugryzłam się w język. Jeśli miałam zamiar więcej doceniać niż narzekać, lepiej, żebym zignorowała tę małą kałużę masła gromadzącą się na granicie i skupiła się na przyjemnym zapachu cynamonu i wanilii, który unosił się w kuchni. Zamknęłam oczy i przypomniałam sobie, jaka jestem szczęśliwa, mając męża, który wstał wcześnie, żeby rozbić jajka, namoczyć w nich chleb, a potem go usmażyć. I lepiej zachowam dla siebie fakt, że wolałabym zwykłą owsiankę. Po południu poszłam do sklepu i gdy pchałam wózek, rozległy się dźwięki znanej piosenki Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Zaczęłam nucić smutne słowa o tym, że często nie wiemy, co mamy, dopóki tego nie stracimy. Muzyka, którą słyszymy przy lodówkach z mrożonkami, zazwyczaj nie odmienia życia, ale tym razem potraktowałam ją jako znak, że obrałam właściwy kurs. Wielu muzyków, od Boba Dylana po Counting Crows, nagrało piosenkę Joni Mitchell, ponieważ jej przesłanie w każdym stylu muzycznym trafia do odbiorców. Zbyt często zdarza się, że masz tuż przed sobą coś naprawdę wspaniałego, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy, dopóki ukochana osoba nie odejdzie. Chwila nie przeminie, a kwiaty nie zwiędną. Stojąc w sklepie z pojemnikiem czekoladowych lodów Häagen-Dazs, obiecałam sobie uroczyście, że nie będę czekać, by potem opłakiwać to, co straciłam. Będę doceniać to, co mam. Postanowiłam, że spędzę ten rok dostrzegając wyłącznie promienie słońca zamiast chmur. Przeczytałem wam przedmowę i część rozdziału 1 z książki Janis Kaplan, prawdziwego bestsellera New York Timesa, zatytułowanego
dzienniki wdzięczności. One naprawdę sprawiają, że człowiek chce być wdzięczny. Do następnej czytanki. Trzymajcie się. Cześć.